Aleluja! Nazywam się Aneta Kisiel i chcę dzisiaj wam powiedzieć, że ja w swoim życiu poznałam żywego Boga. Żywego Boga, nie w religii. Ja się urodziłam w rodzinie katolickiej i tam nauczono mnie chodzić do kościoła. Nauczono mnie klęczeć, nauczono mnie różnych formułek, nazywając je modlitwami. Klepałam różaniec i robiłam jeszcze inne rzeczy. Ale nikt mi nie powiedział, co się stało na krzyżu. Co się tak naprawdę wydarzyło na krzyżu. Dlaczego Jezus został ukrzyżowany. Ja zawsze myślałam, że Jezusa ukrzyżowali źli ludzie. Źli, ale ja nie miałam nic z tym wspólnego. Ale tak naprawdę, słuchajcie, okazało się, że Jezus tam umarł zamiast mnie. I ja powinnam tam wisieć na tym krzyżu. Ale Jezus umarł tam z miłości do mnie. On umarł zamiast mnie. Ja jestem wolna. Ja zostałam uwolniona. Ja nie należę do piekła. Ja należę do Królestwa Niebieskiego. Ja należę do Boga, bo jestem Jego własnością. Dlatego, że Jezus zapłacił za mnie cenę. Ta cena jest wysoka. To cena Jego krwi. To Jego sińce i rany mnie uzdrowiły i uwolniły. I ja jestem wolna. Ja jestem w Bogu, a On jest we mnie. To mój Bóg, Jezus Chrystus, mnie zbawił. I ja wiem, że cokolwiek się wydarzy w moim życiu, gdybym miała umrzeć jutro, to ja wiem, że ja będę na wieki z Nim. Ja będę na wieki z moim Bogiem. On jest miłością. To mój Bóg z miłości umarł za mnie na krzyżu. I to jest ofiara cenna. Jego krew jest cenna. Ona się wylała za twój i za mój grzech. I chcę, żeby dzisiaj nikt z was nie był obojętny na to, co się wydarzyło na krzyżu. Na to, że Jezus z miłości za każdego z was zakosztował śmierci. Z miłości za was. On tam poszedł na krzyż. On się nie opierał, ale tam go pobili. Tam go zamordowali. Jezusa za każdego z was. Nie musicie chodzić do martwych kościołów. Nie musicie tam na kolanach chodzić. Zawołajcie do Niego, do żywego Boga, bo religia was nie zbawi. Żadna religia was nie zbawi, tylko żywa osoba Jezus Chrystus. Żywa osoba Jezus Chrystus. Słowo Boże mówi, że musicie się narodzić na nowo, żeby wejść do Królestwa Bożego. Ale jak tam wejść, jak uwierzysz? Przez akt decyzji, przez to, że decydujesz to, że wierzysz, że Jezus umarł na krzyżu za twój grzech. Zamiast ciebie. Ale to nie wszystko, bo On zmartwychwstał. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Choroba została pokonana. Twoja niemoc została pokonana. Twoja wolność się wykonała na krzyżu. Ale ty musisz to wziąć. Musisz to wziąć. Bo Jezus umarł za ciebie. I to jest ofiara wieczna. To jest Jego święta krew. Cenna krew Jezusa Chrystusa. Religia ciebie nie zbawi. Zawołaj do Niego. Zawołaj do Niego, zapytaj: Jezu, czy ty jesteś prawdziwy, czy ty jesteś realny? Ja chcę ciebie. Jezus jest prawdą. Jezus jest drogą. I w tym życiu jest więcej. Jest więcej do wzięcia niż tylko praca, niż tylko ten cały kołowrotek życia każdego dnia. Ale możesz żyć z Nim realnie. Możesz poznać, co to znaczy Królestwo Boże w zasięgu ręki. Bo ono jest do wzięcia. Jest do dotknięcia. Królestwo Boże jest realne. Może nigdy żaden ksiądz wam tego nie powiedział, ale chcę, żebyście wiedzieli, że Jezus Chrystus to nie religia, to żywa osoba. To Pan Panów i Król Królów. To początek i koniec. W Nim jest życie. W Chrystusie jest życie. W Chrystusie jest wszystko. Jest twoje szczęście. Tylko ty musisz przyjść. Nie odwracaj się od Niego. Nie odwracaj się od tej prawdy. Bo to zależy od ciebie, czy ty będziesz jeszcze dziś z Nim w Królestwie, czy ty chcesz iść do piekła. To wszystko zależy od ciebie. Bo Bóg dał ci wolną wolę i ty wybierasz. On za ciebie umarł na krzyżu.
krzyżu. Możesz to wziąć. Możesz to wziąć za darmo. Twoje zbawienie wykonało się 2000 lat temu na krzyżu. Ale ty musisz chcieć. Ty musisz chcieć się ukorzyć w swoim sercu i do niego zawołać. Do żywego Boga, nie do religii. On do ciebie nie przyjdzie, jak będziesz całował krzyże, jak będziesz robił inne rzeczy religijne, bo on jest żywy, bo on jest prawdziwy. I żywy Bóg nie ma nic wspólnego z religią, bo to nie religia. Jezus Chrystus to żywa osoba. To nie historyjka, ale to prawda. A ta ziemia kiedyś przeminie, ona kiedyś przeminie. Tylko co się stanie z tobą, drogi człowieku, kiedy ten czas tutaj na ziemi się skończy? Ja pójdę do nieba, bo ja zdecydowałam, że Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. On za mnie umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Ale co ty zrobisz? Ja nie wiem. Ja tylko chcę ci powiedzieć, że dziś możesz być pewien, czy pójdziesz do nieba, jeśli tylko do niego zawołasz. Bóg to nie jest ktoś, do kogo przychodzisz, a on ci nie daje pewności ani gwarancji. On się nie bawi z tobą w kotka i myszkę, ale kiedy do niego przyjdziesz, to on ci odpowie. Ten żywy Bóg ci odpowie, bo on jest prawdą, bo on jest drogą i możesz go doświadczyć. Alleluja.